Konkretna wiązka elektryczna bolidu RT-08 powinna ważyć mniej niż 1600 gram. Osiągnęliśmy to dzięki zamodelowaniu jej w środowisku 3D i w ten sposób zoptymalizowaniu długości konkretnych przewodów. W tym momencie pracujemy nad jej tylną częścią, część przednia jest już gotowa. Jest to dość skomplikowana konstrukcja, składająca się z wielu metrów przewodu, wielu złączy. Całe złożenie działu elektroniki powinno ważyć około 3,5 kg, co jest znakomitym wynikiem. Składają się na to takie komponenty jak choćby akumulator czy regulator napięcia. Skończy przy tym takich komponentach jak data logger z układem telemetrii oraz sam komputer sterujący pracą silnika. W tym sezonie w bolidzie będzie obecnych wiele nowych rozwiązań, takich jak własny moduł PDM zastępujący konwencjonalną skrzynkę bezpieczników. Pozwoli to na znaczne zredukowanie masy, a także monitorowanie poboru prądu przez konkretne podzespoły bolidu. W czasie wyścigu kierowca nie ma czasu kontrolować wszystkich parametrów bolidu. Dlatego też elektronika w bolidzie RT-08 została stworzona tak, aby odciążyć kierowcę. Dla każdego z nich są przygotowane indywidualne jego preferencje, dzięki czemu będzie bardzo komfortowo i ergonomicznie obsługiwał bolid. Sama budowa wiązki rozpoczyna się we wrześniu, gdzie powstaje schemat dwuwymiarowy, na którym umiejscowione są wszystkie czujniki, wszystkie odbiorniki prądu. Następnie, korzystając z modelu 3D całego bolidu, rozpoczynamy modelowanie wiązki. Model 3D zostaje rozłożony na tablicę montażową. Zostają wygenerowane raporty, które umożliwiają docinanie przewodów na konkretną długość. Cały proces wykonawstwa wiązki zajmuje około 2-3 tygodni. Jest to ciężka praca, monotonna, ale za to wierzymy, że odwdzięczy się to znakomitymi wynikami w tym sezonie.